Asia, bardzo miło mi się z Tobą jak zwykle zobaczyć, bo ostatniego spotkania minęło już za dużo miesięcy. Startujecie z nową edycją Top Model, 12. edycja, w sobotę o 20.00. Zapraszamy Państwa serdecznie. Ale ja sobie przypominam, że 13 lat temu, jak zaczynałaś tę przygodę, to potem mówiłaś w wywiadach, że zdziwiłaś się, że ktoś Ciebie w ogóle wybrał, że do Ciebie zadzwoniono. Również ze względu na Twój język polski, tamtejszy. Jaki był wtedy Twój poziom tego polskiego? Używałaś go w ogóle na co dzień? Znaczy, wiesz co, w domu z rodziną to używałam, ale jak przyleciałam do Polski, tak, że jak robiłam wywiady, zanim poszłam na casting Top Model, to wtedy zobaczyłam, że ten mój polski do końca nie jest taki super, jak mi się wydawało, że i bardzo dużo mieszałam polsko z angielskim. I jak byłam na castingu, to wiesz, myślałam, że mi poszło okropnie i byłam na tego zaskoczona, że dostałam propozycję jako prowadząca, bo właśnie nie mówiłam dobrze po polsku. Ja myślę, że ostatecznie ten polsko-angielski to jednak stał się Twoim atutem, ale to nie był faktycznie język polski telewizyjny. Czy tak. W związku z tym Ty brałaś na przykład jakieś lekcje albo coś, że chciałabyś jednak, coś, co sprawiało, że mogłabyś się jakoś podszkolić? Wiesz co, nie, pomyślałam, żebym straciła ten atut tak naprawdę, bo ludzie zaczęli to pokochać. Na początku były śmiechy, ale ja miałam zawsze dystans do siebie, nie brałam tego na serio. Wiadomo, teraz dużo lepiej mówię po polsku, bo jak już jesteś na co dzień w tym, ale są dalej sytuacje, gdzie nie wiem, jak coś powiedzieć po polsku, to tam Dawid, Marcin czy Kasia mi pomogą, albo jak zawsze mieszam po angielsku. Internauci, gdy chyba w poprzedniej edycji pojawiło się takie zdjęcie promptera na planie programu, zobaczyli, że tam jakby to, co masz powiedzieć, bo Państwo może nie wiedzą, ale to jest normalne w telewizji, że prowadzący jednak widzą, co za chwilę ma się pojawić z ich ust, no i że tam były właśnie takie wtrącenie po angielsku. Czy dzisiaj to jest trochę tak, że to już jest element scenariusza? Teraz tak, myślę, że i teraz jest śmieszne, ponieważ jak widzę scenariusz, to ja sama próbuję zmienić na polski. Aha. W tych momentach, że wiem, że mogę to słowo powiedzieć. A tak się przyzwyczaili, myślę, z produkcji i wszyscy, że chcą, żebym dalej mieszała ten polsko-angielski, a ja właśnie chcę, jak mogę coś powiedzieć po polsku, to wolę mówić po polsku. Wspomniałaś o tym, że nie wszyscy wtedy uważali, że Twój polski jest na odpowiednim poziomie. I w jednym z podcastów wyjawiłaś, że nie wiem, czy z tego względu, ale że Marcin i Dawid chcieli się Ciebie pozbyć z programu. Tak, tak. Jak to było? Znaczy, wiesz co, myślę, że to jest bardzo stara historia, już to mówiłam na ten temat. Myślę, że też mieli inne oczekiwania. Nie byłam ich przyjaciółka, nie znali mnie ze Stanów. Też jestem niska, nie jestem high fashion modelką. Myśleli, że ktoś przyjdzie, wiesz, z tej branży high fashion i myślę, że bardziej też o to chodziło i też może do końca może nie wiedzieli, czy to będzie sukces przez to, że tak mówię polsko, po polsku i może też jakiś tam był na koniec dnia może się troszkę stresowali, że przeze mnie może nie być sukcesu w programie, że nie mówię. Wyszło odwrotnie. Wyszło odwrotnie, no, ale wiesz, może o to bardziej chodziło, nie to, że coś mieli do mnie, tylko, że może bardziej chodziło im, żeby ratować program, bo myśleli może, że mój polski zaszkodzi. Michał Piruk był w podobnej sytuacji zresztą. Wspieraliście się jakoś? Znaczy, wiesz co, w tej sytuacji nie wiedziałam, że akurat to było, się działo. Później dopiero sobie wyjaśniliśmy, że on też przez to przechodzi.